Jest 6 sierpnia 2015 roku. Sądny dzień, proszę Państwa. Odbywa się zgromadzenie narodowe. W tej chwili jest 14:18. Korzystam z retransmisji na stronach Sejmu sejm.gov.pl. Zachęcam w ogóle Państwa do śledzenia stron tych i Senatu oczywiście też. W Senacie w tym czasie odbyła się kilka komisji. Szaleją po prostu, jakby się szaleją najadli. Mogę Państwu pokazać na przykład o 9:00 zaczęła się komisja o zgrozo kultury i środków przekazu. Senacka komisja. Oni muszą to znowu przegłosować. I oni znowu tutaj tymi poprawkami szaleją. Ustosunkowujemy się do wszystkich poprawek. Oczywiście, wy się ustosunkowujecie głównie do poprawek. Po pierwsze, one mają charakter legislacyjny uzgodniony z rządem. I oni sobie tutaj 15 minut poprawiali. Ile tych komisji dzisiaj? Raz Komisja Kultury i Środków, Komisja Gospodarki Narodowej, Komisja Gospodarki Narodowej także, Komisja Rodziny i Polityki Senioralnej, Komisja Nauki. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro też trzeba zgoje, znowu się zjadą i będą dalej te śmieci poprawiać. Kiedy wiemy, że śmieci nie da się poprawić. No tymczasem tutaj zaczęło się o 9:54, skończyło się o 10:20. Czyli zrobimy krótką przerwę. O, oni już tu robią jakąś przerwę. To się wytnie najwyżej, jeśli to uznam, że będzie to nudzący materiał. Wychodzę z założenia, że transmisje ze stron www.sejm.gov.pl są dla Polaków, więc korzystam z nich. I co my tu mamy? Co my tu mamy, proszę Państwa? Zgromadzenie Narodowe, które otworzył Infamis, któremu inni infamisi biją brawo za nasze pieniądze. No to się po prostu w głowie nie mieści. Tu infamisi sobie podają ręce. No to jakaś przerwa nastąpiła. Z jakiego powodu? Chmury im dopisują. Kawałek przewiniemy, bo szkoda papieru na nich dosłownie. O, wchodzą kolejni infamisi. Ci, tu, ta banda rządowa. Banda rządowa z lewej strony siedzi. W grobie przewracają się twórcy państwa polskiego w międzywojniu. Co ci ludzie tutaj sobą reprezentują? I taki śmieć wsadzili tutaj na tych stronach gov. Mamy tutaj oglądać, jak oni tu się szykują. Infamis Komorowski, jego ubecka żona, gruba Berta. Kogoś widocznie brakuje. I niby wszystko tu jest w porządku, a nie jest, proszę Państwa. Nie jest, dlatego że wybory z 10 maja 2015 roku, w drugiej turze 24 maja 2015 roku były sfałszowane. Są nieważne ex lege, moim zdaniem. Kolejni infamisi wchodzą. Kabłońska, gdański Żyd Borusewicz. Tego grubaska to nie znam tutaj. Nie wszyscy są medialni. W mediach pokazują na ciągle te same twarze tak naprawdę.
A, minęło kolejne 10 minut. Aha, czyli tu mamy podpisane infamis Kabłońska i infamis Borusewicz. Prawdziwe nazwisko, jak jest jego prawdziwe nazwisko? Proszę o powstanie. No po prostu kpiny sobie z narodu robią. Kpiny sobie z narodu polskiego robią ci ludzie. Potem wszyscy pójdą do kościoła, znaczy nie wszyscy, ale Łęsa na przykład pojawił się w kościele. Witam przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych, witam posłów i senatorów. I ten Duda Juda odbierze. Witam byłych marszałków Sejmu i Senatu oraz jest prymas. Witam korpus dyplomatyczny, przedstawicieli kościołów, związków. Cofnijmy na chwilę, nareszcie widzimy jego eminencję Interexa na właściwym miejscu. I to jest... O nie, Kopacz infamis, nie chcemy patrzeć. Witam prezydentów, pana Lecha Wałęsy i pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Ło, czyli co tu się stało? Posadzili Żyda, Kalk, jak mu tam było? Żyd nazywał się jego ojciec Stolzmann, okrutnik talmudyczny, przestępca, ludobójca, morderca Polaków, ojciec jego, a on udaje Polaka, następny udający Polaka Leiba Kone. I niestety w takim tutaj towarzystwie Interex, prymas Polski, Polak. No, niestety. Przykro na to patrzeć. Ale to nie moja wina. Zobaczmy dalej. Witam przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych. Witam posłów i senatorów, członków Zgromadzenia Narodowego. Witam byłych marszałków. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Byłych premierów. Witam korpus dyplomatyczny, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Witam czcigodnych gości, którzy przybyli na dzisiejsze zaprzysiężenie. Na sekretarzy Zgromadzenia Narodowego powołuję panią poseł Jagnę Maczułajtis-Walczak i pana senatora Norberta Aldryckiego. No i niby tu się wszystko zadziewa zgodnie z protokołem, ale nie, to nie jest w porządku. Proszę wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego. Zatrzymajmy się w tym miejscu.